Pani profesor Iwona Hus, lider medycyny 2022. Pani profesor, jaka była Pani droga do hematoonkologii? Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale ona była przypadkowa, dlatego że tak naprawdę to ja chciałam robić co innego, myślałam bardziej o gastrologii, ale w czasach, kiedy ja zaczynałam pracę, była inne były proporcje, czyli lekarze nie mieli pracy. Teraz bardzo potrzebujemy lekarzy, lekarzy jest mniej, natomiast wtedy był ich nadmiar. I w związku z tym otrzymałam pracę, jedne miejsce pracy to był oddział taki internistyczny o profilu hematologicznym i o profilu endokrynologicznym. Ja się bardzo skłaniałam w kierunku tej endokrynologii, ale mi się nie udało i zostałam na hematologii. W tym dniu, kiedy ja zaczynałam pracę, kierownikiem tej kliniki została pani profesor Anna Dmoszyńska. I ona, widząc, że byłam taka nieszczęśliwa, powiedziała, no właściwie z niewolnika nie ma robotnika, to niech pani robi, jak pani uważa. Ale zostałam. I myślę, że w tej chwili nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. To jest też taka sytuacja, że jeżeli zaczynamy coś robić, to po pewnym czasie wiemy, że właściwie to już umiemy robić tylko to. Poza tym hematologia jest tak fascynującą dziedziną, tak dynamicznie rozwijającą się, z taką dużą, ogromną liczbą nowych terapii. I ja zajmuję się głównie nowotworami układu płonnego i od wielu lat obserwujemy tutaj istotny postęp. To już nie jest właściwie chemioterapia. Tej chemioterapii jest coraz mniej. Jeszcze do niedawna w nowotworach agresywnych ona dominowała, ale teraz nawet już w ostrych białaczkach, gdzie właściwie była chemioterapia i ewentualnie transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych, mamy nowe terapie ukierunkowane molekularnie, które stosujemy w zależności od obecności lub braku określonej mutacji. W chłoniakach mamy immunoterapię, która dominuje i to już nie tylko przeciwciała monoklonalne, tak zwane nagie, które były typu najstarsze przeciwciało, czyli rituximab anti-CD20. To już są przeciwciała, które są związane z lekami. To są przeciwciała bispecyficzne, które są przedmiotem bardzo wielu badań i to też na wszystkich zjazdach naukowych jest pokazywane. No i jest terapia CAR-T, która stała się w Polsce od niedawna rzeczywistością. Także nawet jeśli ta droga była trochę przypadkowa, to ona po pewnym czasie stała się bardzo świadomym wyborem i cieszę się, że robi to, co robi. Czy jeszcze będzie szansa, albo może w najbliższym czasie, na wyleczenie nowotworów hematologicznych? Część z nich już możemy wyleczyć od pewnego czasu. I takim przykładem, myślę, że najlepszym jest chłoniak Hodgkina, gdzie ta wyleczalność jest nawet 90%. To jest chłoniak DLBCL, w którym też mamy w tej chwili terapię CAR-T. Wiemy, że u około 60% chorych można było uzyskać trwałe wyleczenia. Mówi się, że może przewlekła białaczka szpikowa to już jest też choroba, ponieważ mamy tą remisję wolną od leczenia i być może już ci pacjenci również tego leczenia nie będą potrzebować. No, szpiczak plazmocytowy stał się chorobą przewlekłą. To jest choroba, gdzie czas przeżycia nie tak bardzo dawno, to było około 3 lat, teraz jest 7 i znacznie więcej. Więc na pewno jesteśmy w stanie wydłużyć ten czas przeżycia, na pewno jesteśmy w stanie uzyskać długie wyleczenia, chociażby przy pomocy CAR-T. I to jest 40% chorych, ale to są chorzy, dla których właściwie to, o czym mówiłam dzisiaj w trakcie dzisiejszej gali, nie było wcześniej ratunku. W tej chwili 40% chorych po 4 latach nadal żyje. Czy będą wyleczeni, tego jeszcze nie wiemy, ale pojawiają się nowe terapie i to rzeczywiście jest taki fascynujący świat. One rzeczywiście, bo to jest immunoterapia komórkowa, która też w organizmie powoduje wiele zmian. Wnikamy, wchodzimy w immunologię. Więc to też nie jest tak, że to wszystko dzieje się w organizmie człowieka zupełnie bez wpływu na inne narządy, na inne tkanki. Tego się nadal uczymy, ale na pewno postęp technologiczny jest fascynujący, jest ogromny. A czy kobiecie jest łatwo w tym świecie? Bo jest pani szefową kliniki, jest pani szefową Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jak kobieta czuje się w tym trochę męskim świecie? Może to jest kobiecy świat? On się teraz zmienia, ten świat. On był kiedyś bardzo męski, w tej chwili jest coraz więcej kobiet. Kobiecie będzie zawsze trochę trudniej. Ja myślę, że to nie jest tak do końca, że ten świat nasz medyczny, hematologiczny, on jest zdominowany i kobiety mają trudniej. Ja uważam, że kobiety mają trudniej z racji też i sytuacji rodzinnej, bo nadal jednak jest tak, że to wychowanie dzieci, prowadzenie domu, jeżeli mówimy o na przykład hematologii, to jest specjalizacja, której robimy też wcześniej, albo też modułowo obecnie z internu, to jest kwestia dyżuru, to jest kwestia nauki. Gdzie musimy cały czas uczyć. To, o czym ja mówiłam przed chwilą, że ten ogromny postęp, on wymusza na nas to, że my musimy tą wiedzę cały czas poszerzać. To nie jest tak, że czegoś się nauczyliśmy 3 lata temu i to tak zostaje, bo to jest wszystko
sumie nie można zostać w tyle, chcąc być dobrym lekarzem i rzeczywiście tym pacjentom pomagać. Więc jeśli to się nakłada na różnego rodzaju obowiązki, no to jest problem i myślę, że kobiety mają, chciałyby robić to wszystko i we wszystkim czuć, że są dobre. Jeżeli poświęcamy czas jednej rzeczy, musimy zaniedbywać drugą i to nas na pewno trochę bardziej męczy i stresuje. Ja myślę, że z tego względu mamy trochę trudniej, ale jak widać radzimy sobie. Prawda. Ile godzin na dobę pani pracuje? Ja nie wiem, czy pani chce usłyszeć odpowiedź, ani też na to, ile dni w tygodniu, bo ja się kiedyś zastanawiałam, jak to jest, jak ktoś nie pracuje w weekendy, ale ja tego nie popieram. I myślę, że jakiś ten balans w życiu, i myślę, że młodzi ludzie już tak troszkę idą w tym kierunku, że ten balans w życiu trzeba zachować i żeby mieć dobrą jakość życia i też żeby tą jakość pracy, to jednak powinny być pewne proporcje. Czyli powinniśmy znaleźć czas i na tą pracę, ale też trochę na odpoczynek, na swoje pasje, na swoje hobby. Więc ja staram się nad tym pracować, żeby pracować trochę mniej. Zapytałam o to, ponieważ pacjentów hematologicznych jest po prostu bardzo wielu. Tak, rzeczywiście. I to jest takie, że to w pewnym sensie wymusza, ale trzeba starać się jednak też znaleźć ten czas i dla rodziny, i dla siebie, żeby mieć też więcej siły i energii właśnie na pracę.